Front lever to podstawowy element w kalistenice i street workout. Polega on na utrzymaniu ciała w jednej linii, równolegle do podłoża, na prostych ramionach, z wisie na drążku. Popularność elementów, a szczególnie naszego tytułowego front levera, w ostatnich latach wzrosła. A to za sprawą wielu instruktorzy wideo umieszczanych w mediach społecznościowych. Trenerzy i eksperci w dziedzinie kalisteniki zaczęli tworzyć treści, które miały zwiększyć wiedzę trenujących i pomóc im szybciej osiągnąć elementy statyczne. W tej chwili front lever w kontekście zawodów i rywalizacji jest jednym z podstawowych elementów, a poziom zawodników ciągle wzrasta. Pora podsumować wszystkie tipy dotyczące nauki, techniki oraz planowania treningu front levera. Zanim jednak przejdę do pierwszego mitu, przypominam, że front lever e-book jest już dostępny na naszej stronie. Gwarantujemy, że znajdziesz w środku samą wartościową wiedzę, ponieważ nie sprzedajemy 30-stronicowych e-booków z kilkoma obrazkami. Przekonaj się sam. Mit numer 1. Front lever zależy głównie od silnych mięśni brzucha. Rzeczywiście, napięcie brzucha odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prostej linii ciała, ale siła pleców i tylnej taśmy ramienia jest kluczowa przy trzymaniu tej pozycji. Chociaż brak jest badań EMG dotyczących procentowej aktywności poszczególnych mięśni, ważne jest zrozumienie, że front lever to efekt współpracy różnych grup mięśniowych tak naprawdę w całym ciele. Mit numer 2. Front lever to ćwiczenie dla zaawansowanych. Fakt. Punkt widzenia zależy tak naprawdę od punktu siedzenia. Czyli osoba, która dopiero rozpoczyna swoje treningi, rozpoczyna przygodę z kalisteniką oraz zawodnik z kilkuletnim stażem będą miały odmienne zdanie na ten temat. Generalnie zaliczylibyśmy front levera do kategorii średnio zaawansowanej. Nie należy do grupy najprostszych elementów takich jak wymyk, muscle up, stanie na rękach, jednak jego nauka jest możliwa dla większości sprawnych osób, które będą skrupulatnie i konsekwentnie trenować. Mit numer 3. Jeszcze do niedawna uważano, i krążyło zresztą takie przekonanie wszędzie, że front levera należy trzymać na retrakcji łopatek. Nie chcemy oczywiście dopuścić do tego, aby wykonywać front levera z oddalonymi łopatkami i zaokrąglonymi plecami. Jak więc nazwać to ustawienie, aby nie wprowadzać błąd? Gdy całkowicie poddajemy się sile grawitacji, nasze barki wysuwają się do przodu. Oddalają się łopatki, a kręgosłup piersiowy lekko się zagarbia. Naszym celem jest zapobiegnięcie temu ruchowi. To nie oznacza, że mamy osiągać skrajne, antagonistyczne ustawienie, czyli w tym wypadku retrakcję. Zatem uznajmy to za skrót myślowy, który zaczął wprowadzać ćwiczących w błąd. Mit numer 4. Front levera powinniśmy wykonywać z tyłu pochyleniem miednicy. Fakt. Miednica powinna być ustawiona neutralnie podczas wykonywania front levera. Wykonywanie tyłopochylenia miednicy jest niepotrzebne i może utrudniać pełny wyprost biodra. Wystarczy aktywować pośladki w pozycji neutralnej lub lekkim tyłopochyleniu. Mit numer 5. Musisz trenować front levera codziennie. Fakt. Codzienny trening front levera, jak i każdego innego elementu, którego chcemy się nauczyć, nie jest zalecany, dlatego że organizm potrzebuje czasu na regenerację. No, wyjątek w tym aspekcie mogą stanowić niektórzy zawodnicy o kilkuletnim stażu. Statystycznie najlepsze efekty osiąga się poprzez stosunkowo częsty trening elementów statycznych, zaczynając od 3 jednostek, uśredniając do 5 jednostek w tygodniu. Pamiętaj, że odpoczynek jest równie ważny co trening, ponieważ postępy nie zależą tylko od bodźca, czyli w tym wypadku treningu, ale od mechanizmu adaptacji. A do adaptacji potrzebujemy odpoczynku. Mit numer 6. Ilość podciągnięć przekłada się na przytrzymanie pozycji front lever. Fakt. Początkowo sam ruch podciągania pomoże Ci zbudować podstawową siłę oraz świadomość ruchu. Jednak pracując z podciąganiem na wysokich zakresach powtórzeń, tak naprawdę nie budujemy już po pewnym momencie siły, tylko kształtujemy wytrzymałość mięśniową. Chcąc, aby podciąganie przełożyło się na front levera, należy stosować niskie przedziały powtórzeń od 1 do 6, najczęściej z dodatkowym ciężarem. Mit numer 7. Musisz przytrzymać 30 sekund tak front levera, aby przejść dalej. Fakt. Czas przytrzymania danej progresji nie jest żadnym wyznacznikiem do tego, żeby pójść dalej. Owszem, długi czas przytrzymania danej pozycji przełoży się na zwiększenie wytrzymałości tej pozycji, co pośrednio jest nam potrzebne z poziomu budowania tolerancji ścięgien, więzadeł, przyczepów mięśniowych do konkretnego ustawienia. Ale nie istnieje żadna magiczna liczba, czy też czas przytrzymania, od której możemy przejść z łatwością do kolejnej progresji. Mit numer 8. Kobiety nie są w stanie nauczyć się front levera. Obecnie znajdziemy wiele przykładów kobiet, które wykonują front levera w bardzo dobrej technice. Między innymi Malin oraz Iris. Tak naprawdę nie musimy daleko szukać, bo mamy też swoje polskie reprezentantki, między innymi Anna Odczyk, Livia Kalisz, czy też Julia Laszczyk. I oczywiście czas nauki tego elementu może być nieco dłuższy dla kobiety,
jednak nie jest on niemożliwy do osiągnięcia. Wystarczy stosować takie same zasady treningowe, jak w przypadku treningu panów. Mit numer 9. Progresja one leg jest bezużyteczna. Fakt. Progresja one leg jest równie skuteczna, co inne progresje. Wszystko zależy od techniki wykonania. Pozycja one leg z bardzo dużym przyciągnięciem kolana do klatki piersiowej może okazać się niekoniecznie optymalna ze względu na to, że ciężej będzie nam utrzymać jedną linię w ciele i otworzyć biodro. Natomiast progresja one leg, kiedy kąt pomiędzy udem a tułowiem wynosi 90 stopni, jest jak najbardziej przydatną progresją. Warto jednak pamiętać, że progresję one leg należy wykonywać na obydwie strony symetrycznie. Mit numer 10, czyli ostatni mit. Front lever nie potrzebuje planowania treningowego. Trening elementów w kalistenice również wymaga planowania, chociażby poprzez najprostszy plan treningowy, ze względu na to, żeby monitorować obciążenia, postępy, progresję i ogólną objętość, jaką wykonujemy w kontekście nauki danego elementu. Niemierzone parametry treningowe mogą długofalowo prowadzić do przetrenowania, szczególnie jeżeli sam jesteś swoim trenerem. Nie musisz stosować bardzo zaawansowanej i wymyślnej formy periodyzacji, jednak warto chociażby zaplanować kilkutygodniowy proces treningowy w najprostszym planie treningowym. Mamy nadzieję, że po tych 10 mitach rozjaśniliśmy i zweryfikowaliśmy informacje na temat nauki front levera. Przypominam o dostępności najnowszego front lever e-booka, który zawiera ponad 200 stron naprawdę konkretnej, wartościowej wiedzy. Kupisz go na stronie workoutathlete.pl. Prowadzimy treningi indywidualne z zakresu kalisteniki oraz treningu medycznego w Krakowie. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail. No i co? To by było na tyle. Daj znać w komentarzu, czy słyszałeś jakieś inne ciekawe mity, określenia dotyczące nauki elementów. Widzimy się w kolejnym materiale.